Po dwóch latach przerwy na trasach Pogórza Wielickiego i w okolicach Lanskorony rozegrano kolejną eliminację Mistrzostw Polski Kierowców, 23. Rajd Krakowski. Od początku sezonu wyraźnie dominuje dwóch zawodników, krakowianie Leszek Kuzaj i Janusz Kulik. Dżentelmeńska rywalizacja tym razem przyniosła sukces Leszkowi Kuzajowi, który po 13 latach zwycięstw kierowców spoza Krakowa powtórzył sukces Ryszarda Adamka i Janusza Bronikowskiego z 1987 roku. Co to jest, Leszku? Diabeł Tasmański. Jaką on pełnił rolę na tym rajdzie? On od dwóch sezonów, to moja maskotka. Podobno mamy podobny charakter. Dobrze, Diable Tasmański, w takim razie, czy to jest ten dzień, w którym się cieszysz, że powtórzyłeś sukces Ryćka Adamka? Tak, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Myślę, że nie ma nic piękniejszego w życiu, niż wygrać rajd w swoim rodzinnym mieście. Ostatnio Ryćkowi udało się ile lat temu? Wiele, nie pamiętam, ale ja byłem ten czas na serwisie Ryćkowi Adamkowi, natomiast w tej chwili jestem znacznie szczęśliwy, bo jestem za kierownicą. Auto jest wspaniałe, przede wszystkim fantastyczne zawieszenia. Podziękowania Gerardowi Maniet, który dostarczył mi ten samochód. Dzięki niemu mogłem też zrobić tak doskonały czas. Leszek jechał doskonale, szybko, Janusz równie. Myślę, że mieliśmy więcej szczęścia tym razem po prostu, bo przy tej klasie zawodników no, jedzie się, nie wiem, no, jeden zakręt szybciej przejechany, jeden uślizg mniej może, no może stąd to się bierze. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Leszek Kuzaj uzyskał przewagę 48 sekund nad Januszem Kulikiem. Należy pamiętać, że z tych 40 sekund, 28 sekund Janusz spędził na przebitym kole. Także no liczmy, że ten rajd wygralibyśmy różnicą 12-15 sekund. No ile można tak liczyć w ogóle? Konkurujący ze sobą krakowianie cieszą się wielką popularnością wśród kibiców. Na trasach odcinków specjalnych ich przejazdy są nagradzane gromkimi brawami. Często w tłumie oglądających pojawiają się transparenty dopingujące ulubieńców. Nie zawsze jest niedziela, nie zawsze się wygrywa. Ja myślę, że stworzyliśmy z Leszkiem dobre widowisko. Tym razem on był lepszy, na poprzednim rajdzie nam się udało wygrać. Przed nami jeszcze 5 eliminacji Mistrzostw Polski, także myślę, że ani Leszek nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. To jest, uważam, fantastyczny układ. Przede wszystkim dla nas, dla mnie, dla Leszka możemy się rozwijać, możemy podnosić swoje umiejętności, stanowimy dla siebie równorzędnych partnerów, do walki oczywiście. Natomiast nadmienić trzeba to, że ta walka ograniczy się tylko i wyłącznie do odcinków specjalnych, poza nimi jesteśmy kolegami. Wczoraj mieliśmy drobne problemy z układem kierowniczym, ale one zostały usunięte wieczorem przez serwis. Dzisiaj auto było w 100% sprawne, także podróżowało nam się bardzo dobrze. Przypuściliśmy atak na pierwszym, drugim odcinku specjalnym. Niestety na drugim OS-ie, w części, w której jedynie można było odrobić kilka sekund, na części na łączniku szutrowym, złapaliśmy kapcia. Ostatnie 3-4 km do mety jechaliśmy na trzech kółkach, także niestety tam straciliśmy około 30 sekund i nasze mrzonki o odrobieniu strat do Leszka niestety pękły jak bańka mydlana. Trudno, taki to sport. Klasyfikację w grupie N wygrał Łukasz Sztuka, zawodnik czyniący bardzo duże postępy w rajdowym rzemiośle, co potwierdza również czwarta pozycja w generalnej punktacji rajdu. Troszeczkę moi konkurenci zaspali, szczególnie Marcin Turski wczoraj jechał troszeczkę wolniej. Dzisiaj pokazał, że może być bardzo szybki, wygrał prawie wszystkie OS-y ze mną. Jeden udało mi się tylko z nim wygrać, także troszeczkę w tym jest zasługa jego, że jesteśmy na tym miejscu. Poza tym Paweł Dytko się zepsuł, całkowicie wysował się z rajdu, miał samochód. Wiem, że jeszcze nie przygotowany dobrze. Ułatwili mi znowu konkurenci. Największym problemem i zmartwieniem na nas był Łukasz Sztuka, który był w fenomenalnej formie, który jechał bardzo szybko. My niestety po kłopotach zdrowotnych, no niestety straciliśmy wczoraj minutkę. No i dzisiaj pracowaliśmy na to, żeby odrobić, ale przy tak wyrównanym poziomie samochodów i myślę, że przy wyrównanym poziomie kierowców to jest bardzo ciężko. I tak jest dużym sukcesem to, że odrobiliśmy do Łukasza 30 sekund, ale naprawdę jechaliśmy dzisiaj bardzo mocno, bardzo szybko.
i dawaliśmy z siebie wszystko. Tutaj trzeba praktycznie jechać cały rajd na maksa. Nie można odpuścić sobie żadnego odcinka. Najlepszym przykładem jest wczorajsza nasza strata. Byliśmy zatruci oparami paliwa i nie mogliśmy się znaleźć przez większość odcinków specjalnych, tak więc dużo straciliśmy wczoraj 6 odcinkami praktycznie. No i w końcówce dnia już przyspieszyliśmy. To jest troszeczkę pechowo, ponieważ jedna z załóg nas blokowała trochę. Więc też nie zrobiliśmy optymalnego czasu, ale mówię, już dzisiaj było wszystko w porządku i naprawdę bardzo mocno jechaliśmy, napieraliśmy do przodu i widać było rezultaty. Trzecie miejsce w tak silnej grupie N to jest sukces. Na takim ciężkim rajdzie, szóste w generalce też nas w tej chwili po 3 rajdach plasuje na 4. miejscu w ogóle w generalce, także jest fajnie. Troszkę mi żal, że dzisiaj Marcin Turski miał świetny dzień i nas przeszedł. Jest to jakiś taki mały niedosyt, ale po prostu tak jak w każdym sporcie, no on dzisiaj jechał szybciej. Rajd był naprawdę ciężki, bardzo szybki, dzisiaj bardzo nierówny. Piękna pogoda, mnóstwo kibiców. Dzisiaj była po prostu pełna zabawa z jazdy. Udało nam się na tym rajdzie zająć 6. miejsce w generalce, 7. miejsce w generalce i 4. w klasie, co jest naszym życiowym wynikiem. Jeszcze nigdy w życiu nie byliśmy w 10, a tutaj powód do radości jest tym większy, że jest to rajd u nas w Krakowie i udało nam się po raz pierwszy w życiu wejść do 10 mistrzostw Polski. Jak jeździło Ci się czteronapędowym samochodem? Bardzo przyjemnie. Fajna zabawa, szczególnie wczoraj po dobrze mi znanych odcinkach mogłem sobie swobodnie poznawać ten samochód. Przy wkładzie dużej pracy można by jeździć takim samochodem. Ale to jeszcze nie w tym sezonie? Nie, na pewno nie w tym. Podejrzewam, że też nie w przyszłym. To samo przyjdzie z czasem. Jeszcze w ubiegłym roku Zbigniew Stec był czynnym zawodnikiem rajdowym. Dziś przygotował 3 samochody w grupie N, sklasyfikowane w generalnej klasyfikacji rajdu na 5., 6. i 7. miejscu. Niewielu ludzi, którzy proponują wynajem samochodów, ma dużo pojęcia na temat odcinków specjalnych. Po prostu każdy przyjmuje to, co mu kierowca pokazuje. Niektórzy kierowcy nie umieją na przykład przekazać to, co się dzieje na odcinku specjalnym i co może się dziać, jeżeli auto po prostu jedzie po tej drodze. Nie jeździmy po autostradach, jeździmy po wertepach, po drogach nierównych. Auta skaczą. Ja po prostu jakby nie było, troszeczkę pojeździłem przez ostatnie parę lat i coś mogę na ten temat powiedzieć, dlatego łatwiej, dużo mi jest łatwiej przygotować taki samochód, żeby auto dojeżdżało do mety. Nie wszystkie rajdówki wytrzymały trudy sportowej rywalizacji. Tym razem już zupełnie odmówiła posłuszeństwa turbina. Jechaliśmy 3 OS-y bez doładowania o mocy jakieś 70 koni, także straszne tury mieliśmy. Ale potem wymienili wąż, bo to tym razem wąż pękł i dojechaliśmy jakoś szczęśliwie do mety, ale cały rajd to pasmo walki z materią od startu do mety. Ani jednego OS-u bez awarii, żeśmy nie przejechali. I jaki wynik tych zmagań z martwą materią? Znaczy wynik pozytywny, jeżeli chodzi o to, że się udało ją, tą martwą materię, dowieźć do mety, ale na wyniki w ogóle nie patrzę, bo to już jest zupełnie niemiarodajne. Zostaliśmy niestety z jednym biegiem. Mieliśmy taką drobną awarię, no i już nie było czasu się naprawić. Zupełnie drobna awaria, no ale nas mocno przesunęła w klasyfikacji, bodajże na 10. miejsce z 7. No, taki sport. Masz w tej chwili bardzo dobrze przygotowane auto. Ono nie tylko ładnie się prezentuje, ale i ślicznie jedzie. Tak, auto jest naprawdę dobre. Jeżeli się uporamy z tą awarią, która w tej chwili wynikła, to jest bardzo drobna sprawa, ale niestety powoduje to, że skrzynia biegów blokuje się na jednym biegu, na trzecim. To myślę, że auto będzie naprawdę bardzo dobre i konkurencyjne. Już na polski? Na pewno. Za plecami szpicy rajdowej trwała ostra rywalizacja wśród młodszych i jeszcze nieutytułowanych zawodników. Udało nam się wygrać klasę, 3. miejsce w Łodźce, jest to nasz życiowy wynik. Tym więcej do szczęścia, gdyż cały dzisiejszy dzień jechaliśmy na 80% możliwości samochodu, gdyż silnik już nie domaga i nie osiągał maksymalnych obrotów. No myślę, że to jest nieprzewidziane, nie ma tutaj niczyjej winy w tym.
stało się i trudno. Dobrze, że teraz i dobrze, że udało się dojechać do mety i wygrać jeszcze rajd i że jest jeszcze trochę czasu, żeby przed Polską to przygotować. Przed drugą pętlą jechaliśmy faktycznie na takim bezpiecznym trzecim miejscu. Przed nami koledzy też mieli bezpieczną przewagę. No i cóż, wtedy wspominałem, że to jest rajd, wszystko się może zdarzyć. Krzysiu Koczur, który jechał na drugim miejscu na Landskronie, złapał gumę, stał, zmieniał koło. Także już dwa osy przed końcem byliśmy na drugim miejscu. Na mecie ostatniego OS-u dopadliśmy Grześka Grzyba, który miał problemy z trzęsieniem napędu. No i się wtedy okazało, że chyba jesteśmy pierwsi. I co? Tak jest w sporcie? No tak bywa, trzeba jechać do końca. Jak to się mówi, póki się kółka kręcą, trzeba jechać. No niestety, no nie fart Grześka. Wygrał po czasach, był najlepszy, najszybciej jechał. Ale taki sport, no. Trzeba też przygotować samochód i oszczędzać go na tak długiej imprezie jak rajd. Kiedy siedzi się w samochodzie, który pędzi 180 na godzinę, to kibice mogą przeszkadzać? Mogą i czasami przeszkadzają. Niestety, oczywiście cieszy ogromna popularność rajdów i nieprzebrane rzesze kibiców, którzy, co jest chyba takie znamienne dla tego sportu, są obiektywni dla wszystkich. Kibicują zarówno Leszkowi, jak Januszowi, jak Robertowi Herbie i każdemu innemu zawodnikowi, bo tutaj jakby nie widać tych podziałów jakichś takich fanatycznych. Natomiast czasami przesadzają, to fakt, przeszkadzają, stoją w miejscach mało bezpiecznych. Zawsze staramy się apelować, żeby te miejsca wybierać z rozwagą, żeby nasz wspólny wyjazd na rajd, nasz jako zawodników i jakby wasz jako kibiców, zakończył się szczęśliwie zarówno dla nas, dobrym miejscem na mecie, jak i dla was, masą wrażeń i szczęśliwym powrotem do domu. Stawkę zawodników poprzedza kilka samochodów organizatora, w tym auta zabezpieczenia. Na 15 minut przed pierwszą rajdówką pojawiają się auta z zerami. Samochód z trzema zerami na burtach, czyli tak popularnie zwana zerówka, albo samochód otwierający, to jest samochód jakby organizatora, czyli przydzielają nam za zadania przejechać odcinek, tak po prostu, żeby kibice widzieli, że już odcinek jest otwarty, sprawdzić na drodze, czy kibice stoją w odpowiednich miejscach, jeżeli stoją w nieodpowiednich, to przez radio poinformować o tym organizatora. No i generalnie jechać jako pierwsze auto w tej całej stawce samochodów rajdowych. Zdarzyło się na rajdzie krakowskim, że właśnie z powodu zbyt nonszalanckiego i niebezpiecznego zachowania kibiców odwołano kilka odcinków specjalnych. Na pewno ma to wpływ na taktykę sportowej rywalizacji. To wybija z rytmu i powoduje, że jakby nie można pojechać tak, jakby się chciało, ale niestety taka będzie teraz tendencja. Jest bardzo duży apel. Będą bezwzględnie odwoływane odcinki, na których kibice nie stosują się do poleceń służb. Jest to chyba strata dla wszystkich, bo jeżeli ktoś podejmuje trud, żeby się gdzieś dostać lasem, podejść kilka kilometrów, żeby stanąć na tym jednym wymarzonym zakręcie i przez 10 sekund zobaczyć swojego zawodnika, no to jeżeli on tam nie pojedzie, bo jest odwołany, to myślę, że nie o to chodzi. Pamiętajmy jako kibice o słowach Jarosława Barana. Przed nami kolejna eliminacja we Wrocławiu, rajd polski. Bardzo ciekawa impreza z udziałem europejskich znakomitości, a i w stawce krajowej zapowiada się ostra rywalizacja. Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla nas, dla polskich zawodników, którzy ścigamy się przeważnie tylko i wyłącznie w Polsce. Będzie między sobą, będzie jakaś możliwość konfrontacji z zawodnikami z zagranicy. No mam nadzieję, że przyjedzie Bruno Tilly, no wiadomo, że jest to specjalista od nawierzchni asfaltowych, jakim jest rajd polski. Także będzie okazja do sprawdzenia się. No sam jestem bardzo ciekaw, jak daleko nam jeszcze do zawodników, takich właśnie jak Bruno Tilly. Aczkolwiek na Mistrzostwach Świata, gdzie miałem okazję dwa razy startować, oczywiście Bruno przyjeżdżał dużo przed nami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Polsce.